Szanowni Państwo, tuż po meczu Anwilu Włocławek z Jeziorem Tarnobrzeg zakończony zwycięstwem gospodarza 82-78. Spotykamy się, żeby porozmawiać o tym meczu, zapytać o opinię trenera Zbigniewa Bryszniaka i Kevina Wysockiego, przedstawicieli drużyny przyjaznej. W taki dzień przedświąteczny to bardziej lżejsze filmy chciałoby się oglądać, a nie takie horrory, ale mecz z pewnością ciekawy. Dzień dobry Państwu. No na pewno szkoda, mówię, no, trzeci mecz przegrywamy w samej końcówce. Podajemy jeszcze znowu, mówię, w ręce piłkę niepotrzebnie. No szkoda, bo uważam troszeczkę, że zadecydował troszeczkę początek. Pierwsza kwarta, widzieliśmy chyba przez 6 minut, 6,5, rzucili 2 punkty. W pewnym momencie troszeczkę zespół, moim zdaniem, dzisiaj za słabo zagraliśmy w ataku na małej skuteczności. Dopiero było w końcówce spotkania, ta skuteczność była lepsza. No decydowały, mówię, no 2-3 piłki. Nie wiem co powiedzieć, no szkoda meczu. Jest zdenerwowany, nie chcę nic złego powiedzieć, ale proszę Państwa, no ewidentny błąd sędziów. Nie wiem, czy potrafił się do tego przyznać, rzut za 3 punkty. Gwiznęło się, pytam się komisarza, pytam się sędziów. No, patrzą na siebie, oni nic nie mogą. Gwiznęło się, to ludzie, no. Za coś biorą pieniądze, jak to się mówi. Kluby kładą potężne pieniądze. No i jednym gwizdkiem, nie mówię, że był decydujący, ale najprawdopodobniej może by nam pomógł raczej w zwycięstwie, bo byśmy chyba wtedy 1 czy 2 punkty weszli. No, muszą się przyznać do błędu. Gwiznęło się, trudno, wycofuję, uznać punkty. Komisarz nic nie może, oni nic nie mogą. No, ewidentnie dostaje łokcie Wysocki od Hajrysza, łokcia. Nie ma faulu, gwizdzą nic. No niestety, nie będę tego komentował, są inni. Jest PLK zarząd, mam nadzieję, że obejrzą kasetę i odpowiednie wnioski wyciągną, a mam nadzieję, że za tą moją dzisiejszą teraz wypowiedź, jak to się mówi, sędziowie nie będą nas kradzić. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Kevin, twoja opinia o meczu, o łokciu Sejda Hajricza, jeśli można, poproszę. No najpierw gratulacje do Anwilu. Wiedzieliśmy, że Anwil jest dobry zespół, wiedzieliśmy, że musimy tu walczyć. I też myślę, że dobrze graliśmy. W drugą połowę trochę było taki czas, że nie trafiliśmy i on by trochę do przodu punkty zrobił. Ale myślę, że pokazaliśmy charakter w końcu. To jest, koszykówka jest tak, że mieliśmy pecha, teraz jest już trzeci mecz pod rządu. Dla nas to nie jest łatwe. Łatwe to jest taka sytuacja, że wiesz, łeb trochę spada, ale musimy następny mecz tak samo grać jak teraz, albo tak jak ostatnie 3 mecze i będziemy też wygrać. To nie jest możliwe, że się tak przegra co mecz. Ale jeszcze raz, gratulacje do Anwilu. Mój brat dostał jakiś prezent dzisiaj. To już jest pierwszy prezent na święta i zobaczymy, co jeszcze będzie w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Czy Państwo ma się pytania? Panie trenerze, jadąc do Włocławka, spodziewał się Pan tak wyrównanego spotkania? Tak krótką ławką, jaką Państwo chcecie dać? Oczywiście. Nie, no po prostu ja uważam, że Anwil też nie ma aż takiej ławki zmienników, ma powiedzmy tych 2-3 zawodników. Na pewno jechaliśmy tutaj, bo wiedzieliśmy, że Anwil nie jest w najwyższej formie. Fakt, że się odbije powoli, jak to się mówi, męczy mecze, wygrywa, to jest ważne. Ale jeszcze to nie jest ten Anwil, co po prostu w tamtych latach grał i liczyliśmy tutaj naprawdę walkę, że jechaliśmy z wolą zwycięstwa, bo troszeczkę szczęścia brakło, no niestety. Także na pewno, że nie jechaliśmy tutaj, żeby tylko mecz odegrać, żeby dobry wynik zrobić, tylko jechać. Nawet jak było kilkanaście punktów, to wierzymy w zespół, no po prostu mamy niezłych strzelców, także jeżeli zaskoczymy, a to w tych meczach właśnie widać, nawet dzisiaj było, że potrafimy kilka trójek rzucić tu i z 16 punktów wyjść na jeden do przodu, tak samo było w Słupsku, tak samo było ze Stermetem, 17 punktów, także. O czym Pan pomyślał, kiedy było 16 punktów na plus dla Anwilu? Żeby zejść poniżej 10 i żeby dobry wynik był, poszedł świat. To mówię uczciwie. Do Kevina pytanie, gdzie święta spędza? Bratem w Włocławku, czy on do Ciebie jedzie? Nie, my trenujemy jeszcze 22 i 3 też, to znaczy, że nie ma czasu do Niemczech pojechać. Też tu nie zostanę, bo mamy trening. Oni tak samo, to znaczy, że będzie w
tam na brzegu. Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję naszym gościom.